Cześć i czołem. Dobra, od słońca. Witajcie w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj nieprzepuszczalno powietrzną kurtkę zabieram. Najbardziej designerskie to skarpety. Ale są miękkie i mnie podeszwy nie bolą. Także tak, a tutaj właśnie tak. I zakładam jeszcze bluzę. Będę przeciwwietrzna i cieplutka. Także tak się to będzie działo. I lecimy. Witajcie, hej! W kolejnym vlogu. Nawet trochę pościelałam, co by obciachu nie było. Dorota ma ładnie. Ale to nic. Kto tu nas będzie rozliczał? Także my lecimy. Dorota coś tam robi jeszcze, ale lecimy. Ubieram się. Poczekamy chwilę, nie wiem co ile. To ze zdjęciem bym musiała robić. Timelapse się. No nie timelapse, tylko przebitkę. O, i niestety. Jeszcze nie czas. Jeszcze chwilę. No, panoramka. To poczekam. A zauważyłaś, jak one mają blisko do mijania się? Tak. Ostatnio, przedostatnio jak się jechało, to dzwonił. Tak? To nie słyszałam. Idziemy dalej. Trzymasz się, zahaczają cię i. To znaczy zahaczają. Nie, zahaczają cię i. No właśnie. No. No? No byś tak. Tak, ja bo jestem niska i mi jest. No niska, ale fajnie. I teraz jest ciekawe, jak obciągną. Muszę to zobaczyć. Tam gdzieś, ale tam dalej tak nie zobaczysz. Czyli pewnie jedzie. Ale działa chociaż już cokolwiek. No ale fajne to jest. Dorota chce wyskoczyć. O, tu jest wyższa ta barierka. Będzie się milej stało. Dzień dobry pani. Czy pani jest tą sławną youtuberką? Jest asystentką youtuberki. Bardzo miła Dorota Ławic. Bez myślnika to nie wzbudza szacunku. Powiem wam tak, jest niby 13 stopni, znaczy na formalnych obwieszczeniach. Ale nie wiem, co formalne obwieszczenia mają za błąd, bo ja myślę, że jest 20. No więc sobie siedzimy i nie tyle się opalamy, bo nie ma tak słońca, ale sobie siedzimy i co? Napawamy się. Napawamy się. I całym tutaj. Tak. No więc, przepięknie. No właśnie, będziemy się napawać tą widokówką przed nami. Potem będziemy łazić, ale poczekamy, jak będzie więcej ludzi, bo nawet kawy z ciastkiem nie dadzą. Pewnie zaraz pokażesz widokówkę, a jak mi się napawam. Napawam się. I zobaczcie, jak mamy pusto. Jakby ktoś się decydował w czasach pandemii, polecam. Chciałam wam powiedzieć, że już nam trochę ożyło na Wibałówce. Jak widzicie, pootwierane knajpki, ludzie chodzą, a my idziemy zobaczyć, co słychać od końca do końca. I pod słynny maszt, który widać z całego Zakopanego. Na szczęście tu mamy trochę wiaterku, bo zrobiło się bardzo ciepło. I myślę, że pandemia jest wykorzystywana na to, żeby remontować wszystko. Tak to generalnie wygląda. A za mną Taterki. Za mną domki góralskie, także
Jeszcze to mam, że jak przechodzą ludzie, to przestaję mówić. No muszę się przyzwyczaić, że nikt nie reaguje. Po prostu. Tak, już nie. What, taka pamiątka. No naprawdę. To jest fajne. No, czyli dzisiaj jest normalnie, bo w czwartek było jeszcze niezbyt fajnie. No trochę nam się gubałówka rozwinęła, chciałam powiedzieć. Jakieś trasy, kolejki, jakieś takie rzeczy. Ale i widok piękny. Jest knajpa pod słupem, bo jesteśmy pod słupem. Hello! Także knajpa pod słupem. Dobra, trzeba jakieś zdjęcie zrobić. Nie wiem, czy widać za mną wszystkie te żółte kwiateczki, ale widok warty grzechu. No my idziemy już zaraz w drugą stronę na kościółek tam zobaczyć po prostu. Trochę folkloru. Marcino, patrzę w ciebie. O, zobacz. Nie no, to jest piękne. No, super. A dziękujemy bardzo. Nie, dziękujemy. Ale spróbować spróbujemy. Dorota. Nie, to jest takie same. To na pewno. Panie, pójdź na torbocie. To się tak znamy na szeroko. Jeszcze mi się pomyślałam, że nie wiem, że się wyjść. Kotek. Kotek. A ja szukam kotków, nie? Amen. Przepuszczając beryczkę, idziemy w kierunku kościółka na Kubałówce. No, tam się wchodzić nie chcę, tylko chciałam wam pokazać, jak to wygląda. Nie bardzo ziemia kościelna mnie przyjmuje, ale sam góralski widok uważam, że jest ładny. I wracamy. Tutaj jest cisza i spokój antyturystycznie. Jeszcze mam fajny dom, świeże, ciepłe. Make połączył się, które są zamknięte. Dobra, trochę zdjęcie, ale tak w góralskim klimacie, także fajnie utrzymane. Tutaj kiedyś do tego kościoła to całkiem było pusto. Teraz widzę, że się rozbudowuje. Myślę, że się zatrzymało przez tę pandemię. Ale i ludzie się kręci, wszystko sobota. Fajnie. No i szumią jodły na gór szczycie. Dorota mi robi zdjęcie, się ze mnie nalewa, że tu vloguję. Ja to normalnie, nikt nie zwraca uwagi, słuchajcie. I człowiek ma takie w sobie dziwaczne, ale przecież nie jest powiedziane, czy ja nagrywam na kanał, czy ja nagrywam na swoją pamiątkę, żeby coś tam opowiedzieć. A to jakiś taternik live robił, no. Także tak było. A my teraz idziemy usiąść na piwo. Taką knajpkę, co nam się po drodze podobała. Słuchajcie, znaleźliśmy miejscówkę z tabliczkami taką. Idziemy dalej. Taką. Idziemy dalej. Aha, dobrze, bo bardzo. Widzę. Taką. I jeszcze. Świetnie. Taką. Zaraz robię Dorocie zdjęciówki, bo to jeszcze jest takim, o, w takim czymś trzeba będzie zdjęciówki robić. Dobra, zrobimy Dorocie. I szwedzka tradycja jest taka, że oczywiście to piwo na tych szczytach, Dorota tam już fotografuje, ja już zdążyłam sfotografować już, ale mi tak piwo na szczycie. Szumi piwo na gór szczycie. Dobra, to przed piciem, a co będzie po piciu? Trafiłyśmy na fajny sklepik koło Subwaya. Zobaczcie, jakie są minerały. Mam wielki turmalin. Nie wiem, że się żadne widać, ale super. Super wielki.
Dobra, muszę poszukać tych małych kolczyków. Było, nie było z czymś. Zobaczę. O, są faktycznie. Go do koaury. Zobaczmy, czy wam się da jakiś kłód, bo będzie wam na... To przejdzie. Super.